It all started so simply. I had just finished my usual morning routine of nude funkercise, fired up the Barca Lounger, grabbed a quick bite to eat, and prepared to watch some serious tube. Little did I know, my snack was sent by Rez. You are mine. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na nową serię na moim kanale Zagrajmy w Gex na PlayStation 1, albo Gex 1 na PlayStation 1. I w ten otóż sposób zaczynamy maraton Gexa na kanale, długo wyczekiwany maraton, którego już obiecałem od bardzo, no, ładnego czasu. Ile to będzie, z jakieś 7-6 lat, coś takiego? Nawet może i więcej. Nie pamiętam już nawet, kiedy ja zapowiadałem maraton Gexa, ale muszę przyznać, że no dosyć długo z tym zwlekałem. Ale w końcu nadszedł ten dzień, żeby zmierzyć się z całą trylogią jeszcze raz, tym razem robiąc wszystkie gry na 100%, łącznie z tą gierką, bo od tej gierki się wiadomo wszystko zaczyna. Jest to pierwsza gra... czemu to mi się na off zrobiło? Nie rozumiem. Dobra, w każdym razie. To jest właśnie menu opcji, tutaj wygląda to jak wygląda, mamy tutaj efekty dźwiękowe, mamy tutaj voice, czyli głosy, mamy tutaj music, czyli muzykę, bla 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 bla. Tak wyglądają kontrolki, czyli między innymi kwadratem możemy atakować językiem, kukiem możemy atakować ogonem, x-em możemy skakać, L1 możemy biegać. I nie możemy sobie tutaj regulować głośności, a szkoda, bo przydałoby się coś takiego. I nie możemy sobie wibracji wyłączyć, ale wibracje tutaj nie będą żadnym problemem, dlatego że ta gierka jest tylko i wyłącznie możliwa do grania na kontrolerze PlayStation 1, ale nie z analogami, czyli tym bezanalogowym, no nie? Tak więc bez zbędnego przedłużania wciskamy sobie w tym momencie start. Ciekawostki do Gexa. Fabrycznie zapieczętowana kopia Gexa na PS1 została sprzedana za rekordową cenę $1560. W japońskiej wersji Gex ma na imię Reno. W Japonii Gex otrzymał wiele różnych interpretacji postaci, aby przemówić do japońskiej publiczności. Co ciekawe, jeden z renderów, który został pokazany w magazynie o grach Saturn Fan numer 7, pojawiłby się na pudełku z wydaniem Sony PlayStation i Sega Saturn. I ruszamy z koksem. The Doom. Zaczynamy sobie giereczkę, proszę państwa. Tak oto prezentuje się główna mapa gry. Mamy tutaj podział na 4 telewizory, czyli innymi słowy 4 światy. I po środku jest taki główny świat, który póki co jest dla nas zablokowany, ponieważ jeszcze nie doszliśmy do ostatniego bossa, a to się stanie, myślę, że w dosyć niedługim czasie, dlatego że ta gierka jest bardzo krótka. Ale, jako że w swojego let's playa w 2014 roku nie robiłem na 100%, tak tutaj delikatnie sobie wydłużymy ten let's play, dlatego że pokażę wam jedną planetę, którą nie pokazałem wam w oryginalnym let's playu z 2014 roku, tak więc... Wszystkie 3 telewizory na chwilę obecną mamy zablokowane i mamy tylko jeden odblokowany z tym oto kościotrupem, więc sobie tam wchodzimy. A świat nazywa się cmentarz. Dosłownie i w przenośni. Jak słyszycie, Gex bardzo lubi sobie od czasu do czasu skomentować zaistniałą sytuację. Ogólnie mapa świata prezentuje się bardzo fajnie, muzyka, która nam tutaj towarzyszy, również jest bardzo fajna. Bardzo taka klimatyczna, żeby nas troszeczkę tak
z lekka nastraszyć. Ogólnie ta gierka, przynajmniej patrząc na pierwszy świat, bardzo dobrze komponuje się w Halloween, tak więc jeżeli ktoś sobie chce, nie wiem, odpalić jakąś gierkę na Halloween, to myślę, że ta produkcja będzie idealna wręcz do odpalenia na Halloween. Co prawda nie jest to żaden horror ani nic, ale no pierwszy świat taki jest bardzo klimatyczny, w takim stylu Halloween, bardzo bym mógł powiedzieć. No, tak więc tak się prezentuje mapa świata. Mamy póki co jeden telewizor odblokowany, mamy jeszcze telewizor powrotowy na mapę główną, ale tego nie zrobimy, ponieważ chcemy sobie wejść do pierwszego poziomu, gdyż raz, dwa, trzy, cztery, cztery telewizory plus piąty jest zablokowany. Tak, jest jeszcze piąty ukryty telewizor, ale żeby go odblokować, najpierw trzeba przejść pozostałe poziomy. Tak więc bez zbędnego przedłużania wchodzimy do gierki. A poziom, który zaczniemy, to jest Franki i Heli. Ciekawostka do poziomu Franki i Heli. Chociaż jest to pierwszy poziom w grze, to w selektorze poziomów jest to poziom numer 4. Welcome to the New York City Mass Transit System. Tak, i jak możecie usłyszeć od czasu do czasu, Gex będzie dawał sobie jakieś takie swoje komentarze, ponieważ Gex znany jest z tego, że jest żartownisiem. Co mam na myśli, mówiąc żartownisiem? Mam na myśli chociażby to, że on bardzo w takich sytuacjach, jakie jest teraz, bardzo lubi sobie robić takie żarty sytuacyjne i na przykład, powiedzmy, no nie wiem, dam najprostszy przykład, chociaż ja to tak spierniczę, bo musielibyście między innymi ogarniać ten typ humoru, taki dosyć specyficzny, bo Gex w tamtych latach robił furorę dlatego, że no nie był aż tak, powiedzmy, grzeczny. Może to tak powiem w dosyć dużym uproszczeniu, dlatego że no dzisiaj jakby Gex miał dostać remake, to byłyby dosyć mocne kontrowersje, dlatego że dzisiaj mamy tak zwaną poprawność polityczną, a no Gex bardzo lubi sobie od czasu do czasu rzucać takimi troszeczkę mocnymi i ostrzejszymi żartami. Więc no mogłoby to nie przejść, innymi słowy. Ale jeżeli się wsłuchacie w dialogi Gexa, oglądając mój let's play, to myślę, że skumacie mniej więcej, o czym może on gadać lub co może mówić. Aczkolwiek, żeby mieć jeszcze głębszy research i jeszcze bardziej rozumieć. Aczkolwiek, jeżeli chcecie jeszcze bardziej kumać to, co on gada, to zachęcam do zapoznania się ze starymi kreskówkami, jakimiś filmami z lat 80., 90., ponieważ on, czyli Gex, najczęściej właśnie do nich nawiązuje. A teraz idziemy sobie dalej. Jak możecie też zobaczyć, od czasu do czasu będą dla nas dostępne jakieś różne, różniaste power-upy. Generalnie walutą w tej gierce są złote muchy lub złote komary, jak możemy sobie to nazwać. Kiedy zbierzemy 100, Gex będzie miał życie. Mamy jeszcze dodatkowy pasek zdrowia w prawym górnym rogu, który jest oznaczony łapkami Gexa. Łapek Gexa możemy mieć chyba maksymalnie 7, coś takiego. Więc jeżeli będziemy otrzymywać obrażenia, no to wtedy nie będziemy tracić od razu naszej główki zdrowia, tylko po prostu będziemy tracić łapki. I sobie przejdziemy tutaj, dlatego że jest tutaj jedna rzecz, którą chcę wam zaprezentować, czego nie pokazywałem w swoim Let's Play z 2014 roku, a co warto pokazać. Burning green is good. Dokładnie tak, tutaj się dostajemy. I teraz chwila prawdy, czy mi się uda to zrobić za pierwszym razem? Błagam, żeby się udało, bo wczoraj mi się udało to zrobić za pierwszym razem. Tak więc, let's go. No, ranie udało się. I know when I'm not wanted. Udało się. Moi drodzy, witam was w takim specjalnym pomieszczeniu. Nie wiem szczerze, jak ono się nazywa. Jeżeli coś wymyślę, to tutaj będziecie mieli nazwę tego pomieszczonka, tego hubu, tego... Ja na to zawsze generalnie mówiłem, sam już nawet nie pamiętam, jak ja na to mówiłem, ale myślę, że można to, nie wiem, nazwać jakimś takim ukrytym pomieszczeniem, takim jakimś secretem. W każdym razie jest to secret, który prowadzi nas do raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie do pięciu, bo szósty to jest powrót dosłownie. Tak więc mamy pięć takich portali telewizyjnych, które prowadzą nas do pięciu światów, których, no wiadomo, no póki co jesteśmy na cmentarzu, więc generalnie jesteśmy w pierwszym świecie, ale my sobie zrobimy tutaj wszystkie pięć rund bonusowych, które tutaj są, dlatego że w tych rundach bonusowych są ukryte kawałki pewnego itemku, który będziemy zaraz zbierać. Ja wam zresztą pokażę, o co chodzi. Tak więc wchodzimy do pierwszej rundy.
I zaczynamy. Bonus. It's bonus time! Więc runda bonusowa polega na tym, że będziemy musieli odbijać czaszki w stronę naszych przeciwników, czyli takich zombie gekonów. I musimy zrobić tak, żeby 10 zombie gekonów padło w przeciągu tych 20 sekund. No i elegancko. Mamy zrobione. Yeah, udało się! Perfekt! No, i mamy tutaj pierwszy fragmencik zebrany. Co to jest za fragmencik? Już wam opowiadam o tym, bo chciałem powiedzieć, pokazuję i objaśnię w nawiązaniu do pewnego twórcy. Ale generalnie tak, to są fragmenty pilota. Jest to pilot do planety X, planety, której nie pokazywałem wam w Let's Playu z 2014 roku. I będziemy sobie zbierali wszystkie te fragmenty tych pilotów, żeby dostać się pod koniec gry do planety X, żeby wam pokazać, jak mniej więcej ta planeta wygląda. I po zrobieniu perfektu w każdej rundzie bonusowej dostajemy maksymalną ilość żyć, czyli 6. I po zrobieniu perfekcyjnie każdej rundy bonusowej zdobywamy maksymalną ilość żyć, czyli 6. Czyli na przykład miałem wtedy 4 życia, teraz mam plus 6, czyli mamy 10. W następnej rundzie będziemy mieli 16, później będziemy mieli 24, 30 i 36. Myślę, że jest to łatwe do przekalkulowania, do skumania. Tak więc wchodzimy sobie do drugiej rundy bonusowej. To już widzieliśmy. It's bonus time! To też mi się w ogóle podoba, że Gex mówi coś takiego, no nie? I teraz mamy troszeczkę taką małą zmianę otoczenia, nawet nie troszeczkę, a bardzo mocną zmianę otoczenia. Otóż to jest taki delikatny spoiler tego, jak będzie wyglądał nasz drugi świat, czyli nasz drugi świat będzie opierał się o kreskówkach, jak możecie zobaczyć. I szybko, szybko, szybko zbieramy. Elegancko! 30 srebrnych komarów mamy zebrane. Yo! Udało się! Bardzo dobrze! Ale kiedyś miałem problemy z tą rundą bonusową za dzieciaka. Masakra. No i drugi fragment pilocika zebrany. Jeszcze tylko 3 fragmenty i będziemy mieli cały pilot do planety X odblokowany. No to rozpoczynamy trzecią rundę bonusową w tym momencie. Zobaczymy, co tutaj z kolei będzie na nas czekać. O, widzimy jakiś pomościk, wodospad w tle. Ciekawe, co to może być. Tu mogę od siebie powiedzieć, że z tą rundą bonusową miałem za dzieciaka ogromny problem, ponieważ nigdy nie udawało mi się za pierwszym razem zdobyć od razu 30 srebrnych komarów. A teraz z tym problemu aż takiego raczej mieć nie będę. Kurde. Wiedziałem, że coś spierdzielę. No, tak to powinno być zrobione od razu, a nie kurde. Tak jak wtedy było kurde po macoszemu zrobione. Czyli bardzo słabo. No. Tak to właśnie powinno wyglądać. 30 komarów od razu zebranych. I mamy piękny perfekt. 22 życia. A my dopiero cały czas w pierwszym poziomie jesteśmy, tak tylko chcę przypomnieć, nie? My cały czas w pierwszym poziomie siedzimy. O mój Boże, to będzie piękne po prostu. Zostają nam już tylko 2 rundy bonusowe, żeby skompletować cały pilot do planety X. Tak więc trzeba będzie się teraz rzucić na rundę bonusową numer 4. It's bonus time! Tu z kolei będziemy musieli zebrać wszystkie złote komary i tych złotych komarów jest bodajże 150 z tego, co ja pamiętam, aczkolwiek mogę się mylić. I teraz tło również się nam zmieniło, bo teraz będziemy mieli tutaj tematykę filmów tych filmów akcji bodajże. To niezłe filmy akcji, to raczej takie bardziej azjatyckie filmy bym powiedział. Albo orientalne. Nie wiem szczerze nawet jak to skomentować, powiem wam szczerze. Póki co nie pamiętam jak to dokładnie się nazywało. Niemniej jednak właśnie mamy coś takiego tutaj przedstawione, no nie? A jeżeli ja sobie przypomnę, to w trakcie montażu dam tutaj oczywiście adnotację, że się po prostu pomyliłem w nadzwyczajnym świecie, ponieważ mylić się to jest rzecz ludzka, jak to się mówi.
No, 30 żyć mamy, zebrane 150 złotych komarów. I teraz pozostaje nam już tylko jedna runda bonusowa, aby przejść już cały ten pierwszy poziom w końcu, no bo tkwimy i tkwimy w tym poziomie, że to jest naprawdę głowa mała. Zobaczmy, jak ta runda będzie wyglądać. To już widzieliśmy. Break the barrels, czyli o, mamy tutaj... Musimy zniszczyć beczki po prostu złote. Musimy ich 30 generalnie zniszczyć ogonem. Więc mam nadzieję, że mi się uda ustanowić taki wynik. Ty, jeszcze dwie. Elegancko, mamy wszystkie beczki zniszczone. Ja kurde za dzieciaka nigdy nie potrafiłem tego zrobić na 100%. Ja pierniczę, ale fajnie. No i w taki oto sposób skompletowaliśmy cały pilot do planety X, więc w tym momencie... Więc w tym momencie będziemy mogli w dowolnym fragmencie gry polecieć sobie na planetę X, ale ja to zostawię sobie na odcinek bonusowy, ponieważ nie ma co robić jakby tego od razu w pierwszym odcinku, albo nie ma tego co robić w środku serii. Zostawimy sobie to po prostu na wielki finał gry. W sensie wiecie, po wielkim finale, jak pokonamy głównego antagonistę, którym jest Rez. A propos Reza, to wypadałoby w końcu wytłumaczyć wam fabułę tej gierki, bo oglądaliście cutscenkę, no ale... Od czego są zagrajmerzy, żeby też tłumaczyć jakby fabułę, no nie? Żeby między innymi nakierować jakąś osobę nieogarniającą, o co chodzi. Więc dawno, dawno, dawno temu nasz protagonista zwany jako Gex stwierdził, że sobie poogląda kreskówki. W wersji amerykańskiej oglądał właśnie kreskówki, a w europejskiej bodajże oglądał reklamy telemarketowe. No, i wyszło coś takiego, że podczas oglądania sobie tych oto reklam, bądź też i kreskówek, w alternatywnej rzeczywistości pojawia się antagonista Gexa, czyli Rez, który bardzo chce wykorzystać Gexa do stworzenia jakiegoś takiego filmu, czy też kreskówki, i porwał Gexa, więziąc go tak naprawdę w telewizorze, i przez to, żeby Gex wydostał się z tego telewizora, to będzie musiał pokonać cztery światy i skopać dupę Rezowi. To jest cała fabuła w dużym skrócie. Więc tutaj mamy telewizorek z exitem, możemy sobie wyjść. O, dokładnie tak. I będziemy mieli teraz, no, podsumowanie punktów, jak to się mówi. Reminds me of Ed tapping his birthday keg. No, tak, 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 Gex, tak, tak, To żeś zabłysnął w tym momencie. Okej, więc teraz tak. Selectem będziemy mogli sobie wybierać piloty. I za pomocą D-pada, tak jak zresztą tu jest tutaj napisane, możemy sobie wcisnąć na dany pilot i wtedy z automatu pilot nakieruje na telewizor. I będziemy mogli sobie wybrać dany kanał, no nie? Mamy tutaj dwa piloty dostępne. Ten to jest pilot do planety X, to jest pilot do następnego poziomu. Piloty są jak kryształy w Crashu Bandicoot. Są obowiązkowe do zbierania, ponieważ jeżeli ominiesz pilot, nie będziesz mógł następnego poziomu otworzyć. Można to tak ująć. Więc miejcie to na uwadze, no nie? Okej, skoro skończyliśmy sobie ten poziom, to teraz możemy iść do góry i rozpocząć drugi poziom, który na nas czeka. A jest to poziom Grave Danger. Ciekawostki do poziomu Grave Danger. Na tym poziomie nie ma znaków zapytania ani wskazówek. Nazwa jest nawiązaniem do ogromnej ilości trumien, które znajdują się na tym poziomie. W kodzie gry ten poziom jest podpisany jako Grave 1, co oznacza, iż był to pierwszy poziom stworzony dla tego świata, mimo że ten poziom jest oficjalnie jako drugi. Ah, Detroit, Pearl of the Orient. Tak, i tutaj mamy również jeden pilot do znalezienia. Ogólnie jak mogliście zobaczyć, też Gex ma różne power-upy. Generalnie tych power-upów jest od groma. Ja co prawda nie jestem w stanie wam określić, jak one dokładnie się nazywają, bo one mają tam swoją jakąś nazwę. Aczkolwiek jako, że to jest let's play, w którym chcę naprawdę, żeby to wszystko miało ręce i nogi, chcę go jak najlepiej zrobić, to zrobimy coś takiego, że po prostu podczas... Może nie, że podczas poziomu, ale pod koniec poziomu lub przed rozpoczęciem poziomu
będziecie mieli coś ala właśnie taki kącik ciekawostkowy jak w Sonicu Advance, gdzie to nakieruje was odpowiednio, co dany item w tej gierce oznacza, no nie? Żebyście mieli między innymi jasność. Znaczy między innymi, żebyście mieli mniej więcej jasność. Ogólnie bardzo podoba mi się styl, w jakiej ta gra została stworzona. W sensie, bardzo lubię to, że tło w tle jest takie... Tło w tle, tak. Background tego poziomu jest bardzo taki ładny. Czyli właśnie między innymi w tle mamy taki jesienny klimat, gdzie widać, że to są takie drzewa totalnie zmarnowane, wyłysiałe i tak dalej. Nagrobki. I generalnie jest taki fajny klimat tego poziomu. Ja za to bardzo szanuję Gexa, no nie? Bo faktycznie jak na taką platformówkę dla dzieci to jest w stanie zbudować klimat, no nie? I nie wiem dlaczego cholera jasna po raz kolejny się plączę. Co jest ze mną nie tak? Dlaczego ja się tak plączę? Dlaczego mi się tak ten język plącze? Wiecie, ja doszedłem do wniosku takiego, że odkąd zacząłem się tak bardzo mocno starać, bo nie mówię, że kiedyś się nie starałem, to bardzo często mam tak, że język mi po prostu robi kogiel-mogiel w gębie, więc dlatego może zacznę mówić trochę spokojniej, trochę tak bardziej wychillowany będę, tak na totalnym luzie. I tutaj chyba było życie, więc dlatego zrobię to trochę w inny sposób. O właśnie. Aj, zniszczyłem sobie power-up. Tak, w tej gierce możemy również sobie power-upy niszczyć za pomocą właśnie ogona. Bo gdybym zebrał językiem ten power-up, to bym miał 39 życie, ale tak to niestety pożegnałem się z 39 życiem. No ale za pomocą złotych komarów możemy też uzyskać dodatkowe życie, więc z tym raczej problemu aż takiego wielkiego nie będzie. Co nie zmienia faktu, że jednak... no, fajnie byłoby mieć to 39 życie. Aha, i tak a propos. Jak widzieliście, przed chwilą strzeliłem w taki sposób. Żeby tak strzelić, musicie wcisnąć prawą strzałkę oraz kwadrat. Wtedy możecie właśnie tak strzelać. Taka ciekawostka dla osób, które chcą się nauczyć jakkolwiek grać w tę gierkę, to będę starał się na bieżąco te kontrolki tłumaczyć, no nie? To jest bardzo w ogóle fajny power-up, ponieważ jak widzicie, on dosłownie stapia wszystko. Dosłownie wrogowie się topią, kiedy ich zaatakujemy, więc to jest całkiem fajne. Na przykład taki telewizor również, jak widzicie, spłonął i się stopił. Ogólnie, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z tą grą, to dla mnie Gex 1 został przeze mnie zapamiętany jako bardzo trudna gra, bo ogólnie to jest trudna gra. Możemy sobie tutaj ogólnie naprawdę śmieszkować z wielu rzeczy, ale jeżeli zagracie sobie w pierwszego Gexa, zagracie sobie w Gexa 2 albo 3, to zobaczycie, że Gex 2 i 3 są dosyć prostymi grami. A no pierwszy Gex, no niestety jest dosyć trudnawą gierką. Przede wszystkim gierka nie ma w ogóle systemu zapisywania. To znaczy nie możecie zapisywać na kartę pamięci. Możecie co jedynie zapisywać hasłami. I takie coś też jest w wersji pecetowej, bo ta gra wyszła na peceta. Ona chyba też wyszła na Sega Saturn. I chyba na Sega Saturn również jest system haseł. Tylko jedyna wersja Gexa, jedyna w swoim rodzaju, jedyna taka... Może inaczej, bo ja to źle chciałem wytłumaczyć. Jest jedna wersja Gexa, jedna jedyna, która ma możliwość zapisywania nie hasłami, a normalnie save'owaniem. I to jest wersja na 3DO. Na konsolę, która w latach, kiedy wyszła, była warta... Znaczy była warta, ona była w cenie dzisiejszego PlayStation 4, albo nawet mogę zaryzykować, że jest w cenie dzisiejszego PlayStation 5. Generalnie ja przy okazji na 3DO nie widziałem żadnych ciekawych gierek może poza Gexem, więc zakup tej konsoli tylko dla jednej gry byłby dosyć mocną, znaczy dosyć byłby taką, no głupotą byłby po prostu, no kupić konsolę dla jednej gry to no słabo trochę w mojej opinii, no nie? Ale to już zależy, jak ktoś chce to sobie wiadomo kupi, bo jakby każdy wydaje kasę w indywidualny sposób. Jeżeli ktoś chce wydawać i przeznaczyć kasę na coś takiego, no to już jest sprawa danej osoby, danego delikwenta. Jeżeli chodzi o pierwszy świat, to ja z pierwszym światem miałem dosyć spory problem, jak zaczynałem moją przygodę z Gekkonem, ponieważ tak, Gex jest Gekkonem, on nie jest żadną jaszczurką. I kiedyś wydawało mi się, jak zaczynałem na kanale ten Let's Play w 2014 roku, to myślałem, że on jest jaszczurką, ale po głębszym researchu dowiedziałem się, że to jest po prostu Gekkon, a nie jaszczurka.
I co możemy zobaczyć, to to, że właśnie tutaj charakterystyczni przeciwnicy są, dlatego że przeciwnicy są właśnie takimi zombie gekonami. Oraz mamy tutaj panów, którzy parodiują Jasona Voorhees z piątku 13.